Witam Was, ja jestem Mateusz, a w dzisiejszym filmie Sergio Ramos na dopingu. Młodzieżowa reprezentacja Polski w grupie śmierci. Genoa i Napoli doszli do porozumienia w sprawie Krzysztofa Piątka. Zlatan Ibrahimović powróci do Europy. A na sam koniec o dziwnym zobowiązaniu FC Barcelony w stosunku do Liverpoolu, wypowiedzi Diego Maradony i treningu drużyny Boca Juniors. Zachęcam do subskrypcji tego kanału i zapraszam do oglądania. Jeszcze nie tak dawno wspominałem o doniesieniach, jakoby wielokrotny zwycięzca Champions League brał doping. Okazało się, że chodzi o Sergio Ramosa, kapitana Realu Madryt. Po finale Champions League w 2017 roku Sergio Ramos został wyznaczony do kontroli antydopingowej, której nie przeszedł. W jego organizmie został wykryty deksametazon. Jest to substancja zakazana. Ma działanie przeciwzapalne, przeciwbólowe, ale także łagodzi trudności w oddychaniu, poprawia uwagę oraz koncentrację. Nie można go zażywać przed zawodami, a jeśli jest to konieczne z medycznego punktu widzenia, należy o tym poinformować i wskazać, co było przyczyną jego podania. Ramos, jak i lekarze Realu zapomnieli bądź nie chcieli tego zrobić. Sprawa wyszła na światło dzienne, a całą odpowiedzialność wziął na siebie lekarz. Podobno Ramos miał dostać zastrzyk w bolące kolano, a w podanym środku znajdował się deksametazon. Czy wierzycie w to tłumaczenie? Czy Ramos i Real poniosą konsekwencje? Dajcie znać w komentarzu. Młodzieżowa reprezentacja Polski poznała swoich rywali na Mistrzostwach Europy w 2019 roku. Polska trafiła do grupy z Włochami, Hiszpanią i Belgią. Jak się domyślacie, jest to tak zwana grupa śmierci, a Polacy są postrzegani jako chłopcy do bicia. Drużyny, które dotrą do półfinału tego turnieju, będą miały zagwarantowany udział w Igrzyskach Olimpijskich. Młodzieżowe Euro rozgrywane będzie między 16 a 30 czerwca 2019 roku. Według dziennikarzy Corriere dello Sport, Napoli dogadało się z Genuą w sprawie Krzysztofa Piątka. Aurelio De Laurentiis, czyli prezes Napoli, chce jak najszybciej sprowadzić Polaka do swojego klubu. Problem polega na tym, że zimą Piątek na pewno pozostanie w obecnej drużynie. Jeśli włodarze Genui zdecydują się puścić Polaka, stanie się to dopiero latem. Jako pierwszy o chęci sprzedaży Piątka ma być poinformowane Napoli. Jeśli przedstawią ofertę, która zadowoli właścicieli Genui, Krzysztof Piątek zagra w jednej drużynie z Piotrem Zielińskim oraz Arkadiuszem Milikiem. Powrót Zlatana Ibrahimovicza ze sportowej emerytury z każdym dniem staje się coraz bardziej realny. Zainteresowanym usługami Szweda ma być AC Milan. W latach 2011-2012 Ibra grał dla tego włoskiego klubu. Powrót na San Siro ma być najsilniejszym punktem, dla którego Zlatan ma być zdecydowany na powrót do Włoch. Zainteresowanie Ibrą wyraziła także Sampdoria. Ale jak się pewnie domyślacie, nie mają szans, aby go pozyskać. Choć byłby to marketingowy strzał w dziesiątkę, to przekonanie Zlatana jest bardzo mało realne. Jak informuje hiszpańska sieć radiowa Cadena, FC Barcelona ma bardzo ciekawe zobowiązania wobec Liverpoolu. A wszystko sprowadza się do transferu Filipe Coutinho. Barca, kupując Brazylijczyka, zobowiązała się, że przez kolejne 3 lata od transferu nie sprowadzi żadnego innego gracza The Reds. Ciekawie, czy jest to prawda. Na pewno znacie Diego Maradonę, jednego z najlepszych piłkarzy w historii. Ostatnio udzielił on wywiadu, ale najlepiej będzie, jak posłuchacie go sami. El campeonato mexicano siempre fue atrayente. Yo cuando estaba... W finale Copa Libertadores, czyli odpowiedniku europejskiego Champions League w Ameryce Południowej, zmierzy się River Plate z Boca Juniors. Na ostatnim treningu Boca Juniors, który odbył się na własnym stadionie, przyszło ponad 60 tysięcy osób. Stadion został wypełniony po brzegi. Kibice postanowili już na treningu dopingować swoich zawodników. Drugi mecz finałowy odbędzie się dziś o godzinie 21. Pierwsze spotkanie zakończyło się remisem i wynikiem 2-2. Na dziś to już koniec. Pamiętajcie, że możecie ocenić ten film. Wielkie dzięki za oglądanie. Do usłyszenia.